Witajcie, kochani, ja chcę tak szybko powiedzieć świadectwo o wierności Boga. Wiecie, jakiś czas temu była konferencja, na którą się udałam. I ja tam nie miałam być, tak po ludzku myślałam. Został mi bilet kupiony. Ja, kiedy się nowo narodziłam, 4,5 roku temu, skrzywdziłam bardzo pewną dziewczynę w mieście, w którym mieszkałam. Konsekwencje dla jej życia były opłakane. Nie znałam wtedy słowa Bożego. Później wyprowadziłam się do Warszawy. Po ludzku pojednanie nie było możliwe. Byłam jej pierwszym stawiennikiem przez parę lat, kiedy zobaczyłam, co mówi Słowo Boże. Kiedy pewne rzeczy zostały mi odkryte, zrozumiałam, że popełniłam błąd. Błąd bardzo duży. I wiecie, na tej konferencji była ta dziewczyna, przyjechała z innego miasta. Ja przeczytałam w mojej Biblii, że jeśli podoba się drogu Boga, on łączy moich wrogów ze mną. I wiecie, ja się uchwyciłam tego słowa. Ja się uchwyciłam tego słowa. Ja przez te trzy lata niecałe ja trwam w modlitwie o tą dziewczynę, o jej rodzinę. I nasze wzroki spotkały się na korytarzu i oczy były wypełnione cierpieniem nienawiścią do mnie. Ja osiadłam powiedziałam, panie, nie zrobię tego po ludzku. Po prostu nie chcę do niej podejść i po prostu prosić ją o przebaczenie. Po prostu zadziałaj. I wiecie, ona wtedy wyszła tam do modlitwy o przebaczenie. W ogóle modliła się o nią Gosia Bańczyk. To nie był przypadek. Ja też się modliłam i nagle okoliczności tak się złożyły, że w rzędzie, w którym ona była z ludźmi z tego miasta, którzy nie przepadali za mną, nagle oni wszyscy wyszli, została ona i Duch Święty mówi, podejdź teraz. Ja podeszłam, dotknęłam ją, ona się odwróciła, powiedziałam, słuchaj, jedyne, co ci mogę powiedzieć, to to, że zrozumiałam swój błąd i przepraszam cię z całego mojego serca za krzywdę, jaką się wyrządziłam. I ona się popłakała, powiedziała, już dawno ci wybaczyłam. Bóg jest wierny. Słuchajcie. Moja córka miała 11 lat. Zostałam zatrzymana przez centralne biuro śledcze z moim mężem. Moja córka była w samochodzie. Zostaliśmy zamknięci. Piłam do 12 roku jej życia. Nie miałam oczekiwań. Kiedy się nowo narodziłam, chciałam płucją Biblią po głowie. Chciałam strzelać do niej z Ewangelii. Nawróć się, bo pójdziesz do piekła. Mamusia się nawróciła. Chciałam być taka dobra, taka dobra. I popsułam to jak zwykle, po ludzku. I kiedy przyszłam do kościoła i zobaczyłam życie Agaty i Artura, to wiedziałam, że oni mają to, co ja chcę mieć, ale w co ja nie wierzyłam. I pokuta za pokutą, dwa i pół roku, siedziałam tu, byłam uwalniana, płakałam, krzyczałam do Boga i przestałam poruszać się o swoich siłach. I zaczęłam trwać w modlitwie. Zostałam pierwszym wstawiennikiem mojej rodziny ze świata. A uwierzcie mi, związanie niesamowite. I wiecie, co chcę Wam powiedzieć. Po to tu wyszłam, bo Duch Święty mnie przynaglił, że nieważne, jakie są Wasze okoliczności finansowe, życiowe, nieważne, jak bardzo w grzechu upoprały się Wasze dzieci, czy jak bardzo jesteście pogubieni, ważne jest to, że Bóg jest wierny. Jest wierny. I ja tu dzisiaj stoję, żeby Wam powiedzieć o tym. Że moja córka jest tu dzisiaj w Kościele, jest, siedzi tutaj. Ma wytytułowany od środy tatuaż. Przyjechała z Olsztyna, bo pojechała nad jezioro Podążaj za mną, po angielsku. Wiecie co? Dla matki, takiej jaką ja byłam, a dziś jako nowe stworzenie w Chrystusie nie ma większego objawienia Bożej wierności, jak właśnie to, co dzieje się dzisiaj i tutaj. Spokutuj jeszcze dzisiaj z duchów niedowiarstwa i uwierz w słowo, nie patrz na okoliczności, a Pan wyprostuje wszystkie Twoje ścieżki. Amen.